Szczęść Boże. Drodzy, dzisiaj moim gościem będzie pan Rafał Patyra, dziennikarz, prezenter telewizyjny, dziennikarz sportowy i także mąż, ojciec. Także podzieli się swoim doświadczeniem życia. Zapraszam. Panie Rafale, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać. Także dziękuję za to, że przyjął pan zaproszenie. Natomiast na początek chciałem w ogóle zapytać pana, bo wiele młodych ludzi, no, planując życie, myśląc o życiu, szukając szczęścia w życiu, często myśli, że najważniejsze są pieniądze, sława, popularność jakaś, powiedzmy, czy kariera. No właśnie, a jak to jest w pana przypadku, bo osiągnął pan pewien sukces zawodowy, jest pan dziennikarzem sportowym, pracuje pan od lat w telewizji. No i właśnie, no, co jest pana zdaniem ważne w życiu? No, chciałbym powiedzieć, że mądrość przychodzi z wiekiem, ale czasami przychodzi sam wiek. Mam nadzieję, że do mnie jednak troszeczkę mądrości przyszło, bo ja kiedyś może nie postrzegałem świata w ten sposób, czyli te pieniądze nie były najważniejsze, ale mimo wszystko dałem się wciągnąć w taki wir pracy bardzo intensywnej, nawet pracoholizmu w pewnym momencie. To było, no, myślę, że dobre 20 lat temu, natomiast wiem, że to jest taka ułuda szczęścia, która potrafi zwieść niejednego. No i potem zaczynają się przez to różne inne kłopoty. U mnie na przykład zaowocowało to takim potężnym kryzysem małżeńskim, kiedy zaczynaliśmy, myślę, że jak bardzo wielu młodych ludzi, od takiego zaciskania, zagryzania zębów i mówienia sobie, że no dobra, to jeszcze osiągniemy tam jakiś cel, nie wiem, zarobimy tyle i tyle pieniędzy, tam, nie wiem, spłacimy kredyt i potem już tylko poświęcimy się życiu rodzinnemu, życiu małżeńskiemu i już będzie super między nami. A to jest właśnie taka straszna pułapka, w którą bardzo wiele osób wpada, bo tak naprawdę to ten moment, do którego obiecujemy sobie, że dojdziemy i potem już będzie wszystko cacy, on nigdy nie nadchodzi. Nigdy nie będziemy nasyceni, nie wiem, dobrami materialnymi, nigdy nie będziemy nasyceni pieniędzmi. Spłacimy jeden kredyt, to potem zaciągniemy drugi, będziemy go chcieli spłacać. I tak będziemy odsuwać ten moment i odsuwać ten moment, kiedy będziemy właściwie mieli czas tylko i wyłącznie dla siebie, że on po pierwsze nigdy nie nadejdzie, a po drugie bardzo wiele stracimy przez ten czas. No i w naszym przypadku to o mały włos nie straciliśmy rodziny i o mały włos nie straciliśmy małżeństwa, bo tak właśnie przesuwaliśmy te granice i gdyby nie interwencja prosto z góry, to pewnie nie byłoby czego z nas zbierać. Ale no, ja wiem, że ten świat potrafi omamić, potrafi za sobą pociągnąć, potrafi gdzieś tam pokazać jakąś błyskotkę, która jest tylko pozłacana, a nie jest wartościowym złotem tak naprawdę. I że można temu ulec, zwłaszcza, że ten świat krzyczy do nas właściwie z każdej strony, z każdej dziury. Wyziera taka obietnica, że tak, pozwól sobie na to, pracuj jeszcze więcej, a to ci da szczęście. No to ja z perspektywy swoich 50 lat mogę powiedzieć, że nie da. No właśnie, poruszył pan temat małżeństwa. Jakie znaczenie w pana życiu ma małżeństwo generalnie? Gdyż dzisiaj bardzo często młodzi ludzie mają różne obawy przed wstąpieniem w związek małżeński. No właśnie, bojąc się różnych rzeczy, odpowiedzialności, że może się nie uda. Też pana małżeństwo przeżywało różne etapy w ciągu tych wszystkich lat. W ciągu tych, tak, 23 lat już. No właśnie, to było kluczowe słowo, bojąc się, bo młodzi ludzie boją się. Boją się. Dzisiaj tak naprawdę kultura ta masowa przekonuje nas, że warto żyć chwilą, że warto żyć tak, jakby później już nic nie było, żeby cieszyć się tym, co nas otacza i niespecjalnie zwracać uwagę i poświęcać czas jakiejś głębszej refleksji. No i to też jest pułapka, w którą bardzo łatwo jest wpaść. Natomiast wszystko, co jest wartościowe, to niestety wymaga wysiłku i trzeba to wykuwać w pocie czoła. Tak samo jest z rodziną, tak samo jest z małżeństwem. My też to nasze małżeństwo wykuwaliśmy w wielkim wysiłku. Na początku było wszystko pięknie, lekko, łatwo i przyjemnie. Wiadomo, że ten okres, kiedy są motyle w brzuchu, to jest kapitalne doznanie. Natomiast wiadomo też, że jest to okres, który się kończy tak średnio mniej więcej po 2 latach, a potem przychodzi tak zwana proza życia. Fajnie jest zbudować coś trwałego, żeby potem ta proza nie zbiła z nóg małżonków. Nas trochę z nóg zbiła. Natomiast dzisiaj, dzięki temu, co przeżyliśmy, to jakieś tam 15 czy 17 lat temu, jesteśmy
mimo wszystko nie tylko dużo bardziej doświadczeni, ale też dużo bardziej mądrzejsi. Nawet opowiadamy o tym z Asią, moją żoną. Poczujemy taką misję wobec Pana Boga, który nas ewidentnie uratował. Bardzo byśmy chcieli, żeby ci, do których mówimy, uczyli się na naszych błędach. Natomiast z doświadczenia wiemy, że to tak niestety nie działa na ogół, że trzeba samemu upaść i trzeba samemu popełnić błąd, żeby się czegoś nauczyć, żeby z tego wyciągnąć jakąś lekcję. Natomiast ja bym bardzo mocno zachęcał tych wszystkich, którym jakaś tam sodówka albo współczesny świat do głowy uderza, żeby mimo wszystko starali się czasami przysiąść na tym wszystkim, w czym tkwią, zastanowić. Bo dzisiaj człowiek tak bardzo szybko goni, że nie ma czasu na refleksję, na głębszą refleksję. No, pierwsze dni listopada są kapitalną okazją, bo tam udaje się całemu światu, a przynajmniej całej Polsce, zwolnić na moment, jeśli nie bawimy się w Halloween na przykład. I to jest taki dobry moment, żeby troszeczkę zastanowić się nad tym wszystkim, co naprawdę w życiu jest ważne. W tym życiu i w tamtym też. Pan Bóg bardzo chętnie wysłuchuje nas, ale potrzeba do tego ciszy i właśnie jakiejś takiej chwili spokoju, nie biegnięcia, nie podążania za tym światem. Nie jest to przypadek, że wtedy rozmawia się najlepiej, więc ja bym zachęcał do tego, żeby mimo wszystko starać się rozmawiać z Panem Bogiem właśnie w takich warunkach, w ciszy, bez pośpiechu, bo wtedy i On może bardzo fajne rzeczy podpowiedzieć i my sami możemy do bardzo ciekawych wniosków dojść i jeśli to będą wnioski, które są diametralnie różne, inne od tego, co spotkamy wychodząc na ulicę Warszawy na przykład, czyli miasta, które nie śpi, tylko cały czas pędzi, to jest jak najbardziej dobrze będzie świadczyło o nas. Mówił Pan też o kryzysie w małżeństwie. No właśnie, jeśli małżeństwo to miłość, wierność, uczciwość małżeńska. I to są wartości dzisiaj, o których często gdzieś tam świat nieraz no, zapomina albo ma z tym trudność. Własny problem. Tak, i są różnego rodzaju też kryzysy. Mówił Pan również właśnie o kryzysie, który był także Pana doświadczeniem, jak, co Panu osobiście pomogło właśnie, aby poradzić sobie z tym kryzysem małżeńskim? No, myślę, że bardzo ważną, istotną rolę odegrała wiara, jaką wyniosłem z domu. To nie była też taka wiara, która jest taką ścisłą relacją, jaką mam dzisiaj. Na pewno wszedłem na wyższy poziom. Nie jest to poziom ostatni z pewnością, ale jest wyższy niż w czasach mojego dzieciństwa. Natomiast mimo wszystko to taka wiara zaszczepiona, tradycyjna może bardziej, ale mimo wszystko gdzieś tam żywa, która kazała czasami się zastanowić nad tym, co się robi. Ona była bardzo ważna, bo w momencie, kiedy ja siedziałem okrakiem na płocie i zastanawiałem się, na którą stronę zaskoczyć, czy na stronę, gdzie jest żona i rodzina, czy na stronę drugą, gdzie jest inna kobieta, to mimo wszystko ja miałem problem z tym, żeby zaskoczyć na tę stronę, gdzie jest inna kobieta, bo miałem świadomość, że będę odcięty od sakramentów, co dla mnie dość dużo znaczyło. Pamiętam, że wtedy miałem taki okres wstydu też, że chodziłem do kościoła, ale to był taki czas, kiedy chodziło się ze spuszczoną głową, usiadało się w ostatniej ławce, ja się po prostu wstydziłem Pana Boga. I ten element wstydu też był dość istotny. No a poza tym, no, mimo wszystko miałem kochającą rodzinę, kochających rodziców, rozsądnych teściów, którzy w momencie, kiedy ja upadłem, nie odepchnęli mnie, tylko starali się ze mną rozmawiać. To też było ważne, bo mimo wszystko ta najbliższa rodzina, rodzice, to są autorytety, którym wierzymy. W momencie, kiedy człowiek staje przed jakimś wielkim dylematem, a tak było w tym kryzysie w moim przypadku, no to naturalną rzeczą jest, że najpierw próbuję sobie poradzić z nim sam, ale bardzo często to jest kryzys, którego po prostu przerasta. I tak było też u mnie. Więc potem siłą rzeczy zaczynamy pytać, nie wiem, osób najbliższych, przyjaciół na ogół, potem jakichś dalszych znajomych, potem odkrywamy się przed rodziną. Tylko że pewien problem istnieje i polega na tym, że mimo wszystko po jakimś czasie człowiek dochodzi do wniosku, że jedni podpowiadają mu tak, drudzy podpowiadają mu inaczej. Nikt nie jest w stanie postawić się w jego sytuacji i nikt nie jest w stanie powiedzieć mu, co ma zrobić i co będzie najlepsze dla niego. No i to niestety wróciło z siłą wodospadu do mnie, ta świadomość, że to ja muszę podjąć decyzję akurat wtedy najpoważniejszą w moim życiu. I było to coś, co mnie przerosło ewidentnie. Natomiast ta wiara, o której wspominałem, wyniesiona gdzieś tam z domu, no, pozwalała mi wierzyć, że jest jeszcze jedna instancja, do której warto się zwrócić, jeśli ona z tym nic nie zrobi.
No to ja miałem świadomość, że to jest już koniec tak naprawdę, nie? Że nigdy z tego nie wyjdę. A mimo wszystko byłem chyba za wrażliwym człowiekiem, żeby tak po prostu wyjść i zamknąć za sobą drzwi i się tym nie przejmować. Więc jeśli zawiodły wszystkie inne podpowiedzi, które dla mnie były albo niewiarygodne, albo ludzie, którzy mi podpowiadali, nie byli dla mnie wystarczającymi autorytetami, no to postanowiłem po prostu zawołać do Boga i zrobiłem to tak normalnie, fizycznie. Wykrzyczałem, żeby się zajął całą sytuacją. No i tym samym upadłem na kolana, uznałem własną bezradność, bezsilność. Przestałem wierzyć w to, że to ja dzierżę kierownicę w moim życiu. A kiedy uznamy w pokorze, że nie jesteśmy w stanie sobie z czymś poradzić i nie jesteśmy wodzem tego plemienia, to wtedy on właśnie przychodzi i pomaga. Tylko ta pokora to jest klucz moim zdaniem. No tak, co nieraz może być najtrudniejsze. Dla człowieka, zwłaszcza takiego, któremu się właśnie wcześniej wszystko udawało. I zawsze mu się wydawało, że jest kapitanem żeglugi wielkiej i ten statek, którym on nawiguje, którym on żegluje, zawsze dopłynie do tego portu, który sobie wyobrażamy. Mnie się tak wydawało przez kilka ładnych lat, bo tak na dobrą sprawę towarzyszyły mi sukcesy, nie wiem, zawodowe na przykład, sportowe, no, wszelakie inne. Natomiast tak naprawdę to sukcesy takie zbudowane z prochu, wystarczyło dmuchnąć i wszystko się by posypało, było blisko. Na koniec jeszcze zapytam, wspomniał Pan też o sakramentach. Dzisiaj często to pojęcie wydaje się może jakieś staroświeckie, może przestarzałe, czy nie dzisiejsze. Natomiast no właśnie, jednak no sakramenty to ciągle coś, co jest istotą naszej wiary. Jakie znaczenie dla Pana w Pana życiu one odgrywają? No dzisiaj to właściwie tak się oswoiliśmy z tymi sakramentami. No, mówię oczywiście o sobie, że już są stałym elementem mojego życia, więc oczywiście są ważne, a nawet powiedziałbym, że są świętym, ale nie są czymś niecodziennym. Więc my już jesteśmy tam, współpracujemy z tą łaską, która poprzez sakramenty przychodzi. Ale właśnie, warto wspomnieć o tej łasce. Jeśli nie jesteśmy świadomi tego, co mogą nam dać te sakramenty, to może rzeczywiście mamy z nimi pewien problem. Natomiast tego trzeba po prostu doświadczyć, tego trzeba po prostu spróbować, trzeba uwierzyć. Bo czasami ten efekt nie przyjdzie w postaci namacalnej, materialnej na pewno, a czasami nie przyjdzie od razu. Wszystko jest oparte o wiarę, ale Pan powiedział, nie bój się, wierz tylko. I myślę, że to jest maksyma, która streszcza całą naszą wiarę. Jeśli odrzucimy strach, jeśli nie będziemy do tego wszystkiego podchodzili na zasadzie szkiełka i oka i starali się dostawać materialną odpowiedź, jakąś taką bardzo konkretną na nasze prośby, to niewiele nam się uda. Tutaj trzeba mimo wszystko zaufać z taką dziecięcą wiarą, z taką dziecięcą ufnością. A wtedy dostaniemy zwrotkę i warto pamiętać, że Pan nigdy nie daje za mało. Zawsze daje w obfitości. Jak naprawdę Mu zaufamy, jak naprawdę będziemy patrzyli w tym kierunku, gdzie On jest, to dostaniemy tyle, że no, ciężko będzie to tak po ludzku strawić. Ważne są sakramenty. Wszystkim polecam. No, ci, którzy mówią, że to jest coś nienowoczesnego, czy też niemodnego, to no, umówmy się. No, tak. Spowiedź Kościół daje sobie radę. Przez 2000 lat pokolenia wymierają, ludzie odchodzą, Kościół trwa i myślę, że jeśli o to chodzi, się nic nie zmieni. Natomiast tym wszystkim, którzy mówią, że dzisiaj Kościół jest pogrożony w jakimś tam gigantycznym kryzysie, że jest bardzo trudno, wyjątkowo trudno, wierni odchodzą, to ja tam zawsze mam gotowe pytanie, a kiedy było łatwo? No zawsze było trudno. No, jak palili chrześcijan na stosach, to było łatwiej. No nie, zazwyczaj było trudno, ale tutaj raz jeszcze przypominam wszystko, co wartościowe rodzi się w wysiłku. I na pytanie, czy warto, żeby nas było dużo, ale żebyśmy byli letni, czy warto, żeby było nas mniej, ale żebyśmy byli gorący, to ja mimo wszystko podpisuję się pod tą drugą częścią. Warto, żeby było nas mniej, ale żebyśmy byli gorący. To tylko wtedy możemy tym ciepłem zarażać innych i przyciągać innych do siebie. Nie będzie to udawane, nie będzie to sztuczne. A to ciepło można osiągnąć dzięki sakramentom głównie. No właśnie, bo dzisiaj tak często gdzieś tam nie docenia się choćby sakramentu spowiedzi, czy gdzieś tam próbując to gdzieś tam podważyć. Dzieciom zabraniamy, no prawda? Właśnie, że za małe są. Natomiast w Halloween się na przykład mogą bawić, prawda? Albo mogą chodzić od 1 września przyszłego roku na lekcje nazywane wychowaniem zdrowotnym, pod którym będzie się kryło wychowanie seksualne. I tu są wystarczająco dorosłe, prawda? A na spowiedź są jednak za bardzo wrażliwe psychicznie. To jest dopiero retoryka, której ja pojąć nie mogę. To znaczy wiem, co się za nią kryje, natomiast mam nadzieję, że
Niewielu rodziców to kupiło. A gdyby mógł Pan jeszcze tak młodym ludziom na koniec doradzić, no właśnie, co, czy powiedzieć, co daje ogólnie wiara po prostu w naszym życiu i w Pana przypadku, co zyskujemy dzięki temu? No to proste rzeczy. O jednej już wspomniałem. Człowiek się nie boi wtedy. Człowiek, żeby dobrze funkcjonować, nie może się bać, bo jeśli będzie podejmował decyzję wiedziony strachem, to mało która z nich będzie trafna. Więc jeśli mamy wiarę, nie boimy się, co jest bardzo ważne. Ja też dostrzegłem znaczenie takiego spokoju, który się ma w duszy, który jest też kluczowe. I też uważam, że bez tego spokoju ciężko jest normalnie funkcjonować i normalnie żyć. Wiara daje też ten spokój, czy pokój taki wewnętrzny. Czyli mamy brak strachu, mamy taki pokój. No, w moim przypadku też Pan przyszedł z konkretną łaską, kiedy mnie stawiał na nogi i dał mi taki dar radości. I myślę, że wiara daje też radość. Mhm. Prawdziwa wiara. No właśnie. Prosta wiara, nie jakaś tam wyteologizowana nadmiernie. Mhm. Daje też taką radość życia. W moim przypadku ona jest. No ona jest bardzo ważna, bo ja, zawsze mi się wydawało, że z natury jestem optymistą, natomiast kiedy przyszedł kryzys, cały optymizm się rozprósł na tysiąc różnych kawałków, a dzięki wierze, dzięki Panu Bogu mogłem go odbudować. Ta radość jest kluczowa, bo pozwala każdego dnia wstawać rano z uśmiechem i iść mierzyć się z wyzwaniami, jakie każdy dzień przynosi każdemu człowiekowi na ziemi. Żeby mieć do tego siłę, żeby mieć do tego parę, żeby mieć do tego jakąkolwiek energię i witalność, to ta radość bardzo się przydaje. A ciężko się cieszyć, kiedy wie się, że ma się coś na sumieniu, bo to bardzo gniecie. Jak wiemy, że jesteśmy czyści, bo wyczyściliśmy to jak w znikopisie wieczorną modlitwą na przykład przed Panem i wiemy, że On to odpuścił, bo kocha nas jak wariat, to wtedy naprawdę łatwiej i radośnie można wchodzić w każdy kolejny dzień i wtedy to dopiero czuje człowiek, że żyje. To tyle na dzisiaj. Także drodzy, dziękuję i zapraszam do kolejnych rozmów z kolejnymi gośćmi. Pozdrawiam serdecznie.